Maciek, we wtorek dotarła bardzo przykra wiadomość o śmierci legendarnego masażysty Wojciecha Waldy. Tak, na pewno przykra wiadomość, wyrazy współczucia dla całej rodziny pana Wojtka. Przykre, najgorsze niestety okazało się, stało się po prostu i bardzo fajny człowiek, sympatyczny, zawsze pomocny. Człowiek, którego znałem dobrych ponad 20 lat, także jeżeli miałbym go opisać jednym słowem, to dusza człowiek, także szkoda. Wojciech Walda był jednym z tych, którzy się wprowadzali tutaj do klubu, pokazywali, na czym ma polegać rola fizjoterapeuty w drużynie. Tak, pierwszy raz pana Wojtka spotkałem, jak przyszedłem tutaj na staż parę lat temu, jak widzę, jeszcze był w Ekstraklasie, był bardzo serdecznym człowiekiem, bardzo pomocnym, który wszystko tłumaczył, ciągle uśmiechnięty, mówił, żebym się nie przejmował i robił po prostu swoje. Wtedy pierwszy raz go spotkałem, potem zastąpiłem go tak naprawdę w Widzewie, kiedy odszedł na emeryturę i wtedy również mogłem w każdej chwili liczyć na jego pomoc, ponieważ tak naprawdę byłem sam nowy w tej pracy i w momencie, kiedy miałem jakikolwiek problem, dzwoniłem do niego i zawsze chętnie doradzał. Był bardzo taki serdeczny, pozytywny i w poprzednim sezonie również dwukrotnie, kiedy ja miałem kurs, na który musiałem jechać, wystarczył telefon do pana Wojtka i on od razu tak naprawdę starał się jak najszybciej zorganizować, ponieważ miał też pod opieką swoją żonę i teściową. I to też nie było łatwe to wszystko zorganizować, ale starał się zawsze jak najbardziej pomóc i zjawić się i mogłem na niego liczyć, także bardzo zasmuciła mnie ta informacja, która przyszła tak naprawdę wczoraj. Z Lechią Tomaszów był na ławce, była to jego właściwie ostatnia wizyta w sercu Łodzi. Tak, nawet miałem okazję z nim porozmawiać 15 minut po meczu z Lechią. W poniedziałek jeszcze do mnie zadzwonił. Porozmawialiśmy jeszcze chwilę na temat meczu i jeszcze naszych prywatnych spraw. Kilka dni później niestety stało się stało i przykre, jeszcze raz powtórzę. To był człowiek, który był przy największych sukcesach Widzewa, ale też przy was, kiedy od czwartej ligi Widzew zaczął się odbudowywać. No, z tego co pamiętam, zawsze był na dobre i na złe z klubem, także nawet jak zimna woda w klubie była, to on też był, jak było dobrze, też był, także cokolwiek się nie działo, pan Wojtek zawsze był przy Widzewie.